przyjaciele. Nazywam się Basia Rosłaniec. Przyjaciele, chcę wam powiedzieć o najważniejszej rzeczy w życiu każdego człowieka. O Jezusie Chrystusie. Mówię tutaj o Jezusie, dlatego że ja Go poznałam osobiście. To nie jest jakiś chuchrak na krzyżu. Przyjaciele, to jest Król Królów. Każdy kiedyś stanie przed Jezusem Chrystusem i każdy odpowie na to pytanie. Co zrobiłeś z tą informacją? Co zrobiłeś z tym ratunkiem, który jest teraz rzucany w Twoim kierunku? Jezus Chrystus to jest ratunek dla każdego człowieka. Więc będzie taki dzień, kiedy staniesz przed wielkim białym tronem i Bóg Ciebie zapyta, co zrobiłeś z tą informacją. Rzucałem Ci linę, kiedy tonąłeś, rzucałem Ci linę, żeby Cię uratować. Ta lina to Ewangelia. Ewangelia, ta lina to prosta informacja o tym, że karą za grzech jest śmierć, że jesteśmy w systemie śmierci. Tutaj na ziemi wszystko umiera, wszystko po kolei umiera. Dom kiedyś zostanie zniszczony, to miasto kiedyś zostanie zniszczone. Bo tak działa śmierć, wszystko tu jest pod panowaniem śmierci tutaj na ziemi. Wszystko, przyjacielu, ale może być inaczej. Jestem tutaj przed Tobą, przyjacielu, i mówię do Ciebie słowa życia. Jezus jest realny. Ja Go poznałam osobiście. Ponad 10 lat temu poznałam Go, bo myślałam, że miałam bardzo wiele fajnych rzeczy. Mieszkałam w pięknym kraju. Mieszkałam w Australii. Skończyłam prestiżowe studia. Chodziłam sobie na imprezy, na zakupy. Bardzo lubiałam się fajnie ubierać i kupowałam sobie fajne, drogie torebki, fajne, drogie buty, ale wiecie co? Chodziłam sobie na imprezy. Myślałam, że jak pójdę na kolejną imprezę, to tam znajdę jakiś pułap szczęścia, albo z jakąś nową miłością tam znajdę jakiś pułap szczęścia. Tylko problem był taki, przyjaciele, że tam na końcu dnia po fajnej imprezie się wstaje i boli głowa. I człowiek się źle czuje i czuje pustkę i się zastanawia, czy jest coś więcej niż ten ból głowy. Czy w ogóle jest taka możliwość, żeby być szczęśliwym, realnie, na stałe, bez huśtawek, bez tej dziury, którą trzeba zapchać cały czas, tej dziury, gdzie próbujemy ją zapchać, a to chłopakiem, a to dziewczyną, a to zakupami. Każdy człowiek ma taką dziurę w sercu, próbuje ją zapchać papierosami, narkotykami, jedzeniem, czymkolwiek. Ale chcę Ci powiedzieć, że ta dziura może być zapchana przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest realny. Ja Go poznałam osobiście. To są najważniejsze słowa w Twoim życiu. Posłuchaj mnie uważnie. Te słowa, tak, te słowa są do Ciebie. Jezus Chrystus umarł za wszystkie Twoje grzechy i nie musisz nieść konsekwencji każdego błędu. Człowieku, musisz zrozumieć, że nosisz konsekwencje swojego błędu. One się odbijają na Twoim życiu. Ale jeżeli wezwiesz imienia Jezus, jeżeli realnie Twoje serce skieruje się, uwierzy, że to, co ja mówię, to jest prawda. Uwierzy, że Jezus Chrystus jest realny. Tak sobie Bóg wybrał, aby Ciebie ocalić poprzez zwiastowanie Ewangelii. To jest Twój ratunek. Rzucam Ci właśnie koło ratunkowe, bo jest takie powiedzenie, że są w życiu tu na ziemi dwie pewne rzeczy. Pierwsza rzecz to podatki, a druga rzecz to śmierć. Ale jest trzecia opcja. I to jest najpiękniejsza, najważniejsza opcja w życiu każdego człowieka. Jest taka opcja, że możesz mieć życie wieczne. Życie wieczne. Nie musisz być pogrążony w ciężarze i konsekwencjach swojego każdego błędu. Nie musisz nieść na sobie konsekwencji każdego swojego grzechu, każdego swojego błędu, każdej swojej fałszywej czy głupiej myśli. Nie musisz. Możesz być od tego radykalnie wolny. Możesz być wolny. Wolność przychodzi, kiedy uwierzysz w proste słowa Ewangelii, że Jezus wymienił, wziął każdy twój błąd, każdy twój grzech, wymienił to. W zamian daje ci życie, daje ci wolność. Mówi do ciebie, przyjacielu, Jezus mówi do ciebie, chcę, abyś był wolny. Daje ci wolność, ale żeby sięgnąć po tą wolność, przyjacielu, potrzebujesz uwierzyć w realnego Jezusa Chrystusa, w żywego, realnego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Nie tego jakiegoś chuchraka na krzyżu, tylko w realnego, żywego Jezusa Chrystusa. Ja go widziałam oczami swojego serca i kiedy go zobaczyłam, ja zrozumiałam, że jest coś potężnego i pięknego, tak pięknego, że nie ma czegoś piękniejszego w życiu tutaj na ziemi. Nie ma czegoś piękniejszego niż piękno żywego Jezusa Chrystusa, żywego Boga. To jest czysta miłość, czysta dobroć w Jezusie Chrystusie. Bóg ciebie pojednał ze sobą, ale to jest tak, jakby były pieniądze gdzieś na twoim koncie, ale ty nigdy o tym nie wiesz, nigdy nie poszedłeś do banku i nigdy nie wyciągnąłeś tego skarbu. Przyjacielu, Jezus jest realny. Jezus wziął każdy twój błąd, każdy twój grzech, ale ty potrzebujesz to przyjąć, potrzebujesz uwierzyć, potrzebujesz realnie uwierzyć, że Jezus Chrystus jest realny. To są proste słowa Ewangelii. Te słowa są gwarancją życia. Gwarancją życia. Ja dlatego o tym mówię, bo ja tego doświadczyłam. Sama tego doświadczyłam. A moje życie było fajne. Mieszkałam w fajnym kraju. Dobrze zarabiałam, dobrze się miałam, ale w sercu miałam pustkę. Miałam taką pustkę, że ja wołałam do Boga, aby wypełnił moje serce, aby dał mi nowe życie. Dał mi nowe życie. Przyjacielu, ty też możesz mieć pokój w swoim sercu. Też możesz być pojednany z Bogiem. Ja się o to modlę, że te słowa trafiają do twojego serca, przyjacielu. Te słowa, że Duch Święty przekonuje ciebie o tym, o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości, o tym, że Jezus jest realny. Ja się modlę o to. Modlę się o to, że masz realne spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem. Amen.